Pierwsza Księga Kronik, rozdział dziewiąty. Wszyscy Izraelici byli spisani według przynależności rodowej i zapisani w Księdze Królów Izraela i Judy. Z powodu swojej niegodziwości zostali uprowadzeni do Babilonu. Pierwszymi, którzy powrócili do swych posiadłości w miastach, byli Izraelici, kapłani, lewici i słudzy świątyni. W Jerozolimie zamieszkali potomkowie Judy, Benjamina, Efraima i Manassesa. Utaj, syn ammihuda, syna Omriego, syna Imriego, syna Baniego, jednego z synów Peresa, syna Judy. Z Szylonitów, pierworodny Asajasz i jego synowie. Z Zerachitów, Jeuel i sześciuset dziewięćdziesięciu braci. Z benjaminitów, Sallu, syn meszullama, syna Chodawiasza, syna Hassenuje, Jebnejasz, syn Jerohama. Ela, syn Uziego, syna Mikriego, Meszulam, syn Szefatiasza, syna Reuela, syna Jebniasza. Zgodnie ze spisami rodowymi ich braci było 956. sześciu. Wzmiankowani powyżej byli przywódcami rodów. Z kapłanów Jedajasz, Jojarib i Jakin, Azarias z wierzchnich domu, syn Hilkiasza, syna Meszullama, syna Sadoka, syna Merajota, syna Achituba. Adajasz, syn Jerohama, syna Paszhura, syna Malkiasza i Masaj, syn Adiela, syna Jahzery, syna Meszullama, syna Meshil-Lemita, syna Immera. W sumie ich braci, przywódców rodów i mężczyzn oznaczających się odwagą, sprawujących służbę świątynną było 1760. Z Lewitów. Szemejasz, syn Haszszuba, syna Azrikama, syna Haszabiasza, z rodu Merariego. Bakbakar, Heresz, Galal, Mataniasz, syn Miki, syna Zikriego, syna Asafa. Obadjasz, syn Szemejasza, syna Galala, syna Jedutuna. I Berekiasz, syn Asy, syna Elkany, który mieszkał w posiadłościach Netofatytów. Strażnicy przy bramach Szallum, Akkub, Talmon, Achiman i ich bracia. Szallum był ich przełożonym, a równocześnie strażnikiem we wschodniej bramie królewskiej. Strażnikami w dzielnicy Lewitów byli Szallum syn Korego, syna Ebiasafa, syna Koracha oraz jego bracia, pochodzący z rodu jego ojca. Strzegli oni wejścia do namiotu, podobnie jak ich ojcowie strzegli wejścia do obozu pana. Pinchas, syn Eleazara, był dawniej ich przełożonym, a pan był z nim. Zachariasz, syn Meszelamiasza, był strażnikiem przy wejściu do namiotu spotkania. Wszystkich wybranych na strażników przy bramach było 212. Byli oni spisani w wykazach rodowych miast, z których pochodzili. Ich obowiązki określił Dawid oraz Samuel, widzący. Zarówno oni, jak i ich synowie czuwali przy bramach domu pana, przy namiocie, jako pełniący straż. Strażnicy bram stali z czterech stron od wschodu, od zachodu, od północy i od południa. Ich bracia mieszkający w swoich wioskach przychodzili co jakiś czas i zostawali z nimi przez siedem dni. Na stałej służbie byli czterej przełożeni strażników. Byli to lewici odpowiedzialni za pomieszczenia i skarbce domu. Spędzali oni noce w obrębie domu, ich obowiązkiem było bowiem czuwanie nad nim i otwieranie go każdego ranka. Niektórzy z nich opiekowali się sprzętami używanymi podczas liturgii, Przynosząc je i wynosząc w tej samej liczbie. Inni czuwali nad przedmiotami, naczyniami świątynnymi, nad mąką, winem, oliwą, kadzidłem i balsamem. Niektórzy spośród synów kapłanów przygotowywali pachnące mieszanki balsamu. Lewita Mattityasz, pierworodny syn Szalluma Korachity, był odpowiedzialny za stały wypiek ciasta ofiarnego. Niektórzy z kehatytów, ich rodaków, byli odpowiedzialni za przygotowanie w każdy szabat chlebów poświęconych. Pozostali przywódcy lewickich rodów, śpiewaczych, byli zwolnieni od innych zajęć. Przebywali oni na terenie świątyni, aby dniem i nocą służyć Panu. Oto spis przywódców rodów Lewitów mieszkających w Jerozolimie. W Gabaonie mieszkał Jejel, ojciec Gabaona, wraz ze swą żoną o imieniu Maaka. Jego pierworodnym synem był Abdon, a następni to Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Achio, Zachariasz i Miklot. Miklotowi urodził się Szymam. Oni również mieszkali w Jerozolimie ze swymi braćmi. Ner był ojcem Kisza, a Kisz Saula. Saul był ojcem Jonatana, Malkiszuły, Abinadaba i Baala. Jonatan był ojcem Merib Baala, a Merib Baal ojcem Miki. Synem Miki byli Piton, Melek, Tarea i Ahaz. Ahaz był ojcem Joaddy, a Joadda Alemeta, Azmaweta i Zimriego. Zimri zaś był ojcem Mosy. Mosa był ojcem Binei, Binea ojcem Rafajasza, Rafajasz ojcem Eleasy. Eleasa zaś ojcem Asela. Asel miał sześciu synów, oto ich imiona. Azrikam, Bokru, Izmael, Szeariasz, Obadjasz i Hanan. Ci właśnie byli synami Asela". Moi drodzy, mamy dzisiaj w tym spisie dużo takich osób, które jak w życie służyły w świątyni, były albo kapłanami, albo lewitami, albo w inny sposób zajmowali się obsługą świętego miejsca. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili w związku z tym dzisiaj, za wszystkich takich tych anonimowych ludzi, za różne zakony kontemplacyjne, za siostry zakonne, za braci zakonnych, za Krystianów, za Krystianki itd., że wszystkich takich ludzi których często nie widać, a którzy bardzo często, że tak powiem, stoją w ogóle za naszym zbawieniem. Jak na przykład zakony kontemplacyjne, o których nic nie wiemy, nie mamy kontaktu z nimi, a oni się modlą za nas. Polecajmy dzisiaj Panu Bogu tych ludzi właśnie troszczących się o sprawy Pana, którzy całe swoje życie poświęcili, żeby razem, razem z Panem przebywać i żeby w ten sposób łaskę nam wybłagać. Pomódmy się dzisiaj właśnie za nich.